Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziś nowy zakup, a dzbanek do wody Aquafor, rodzinny 4,2 litry, olbrzymi. Po przefiltrowaniu mamy naraz prawie 2 litry wody. No ale od początku, bardzo eleganckie, fajne pudełko, z tyłu instrukcja. Mamy wskaźnik użycia filtra, filtr do wody z wkładem magnezowym i jak go zamontować. Produkowany jest w Estonii, firma amerykańska, wszystko elegancko popakowane w folię, higieniczne, czyste, bez zadrapań. No, tak jak każdy nowy produkt, który kupujemy. To mi się podoba, to jest klapka do nalewania wody, troszeczkę wygląda jak deska sedesowa, no ale cóż, mamy filtr. Wierzymy, że jest to filtr magnezowy, ponieważ jest nieopisany. Tak jak kupuję nowe wkłady, no to one mają opis i instrukcja obsługi w wielu językach. No cóż, nie czytuję. No i sam dzbanek. W środku nie ma nic. W każdym bądź razie dwa elementy. Element wewnętrzny do zapakowania filtra, do którego nalewamy wodę. Tutaj jest pojemność właśnie około 2 litrów. Na dół filtr i właściwy, tak do góry nogami, bo to jest łuk na spodzie. I właściwy dzbanek. Mega olbrzymi, fajny. Mam nadzieję, że będzie można naraz przefiltrować i zalać ryż do gotowania, a nie na dwa razy. Ale 2 litry to powinno wystarczyć. Jak już mówiłem, rodzinnie wygląda. Całkiem fajny onyks. No dobra. Występuje w 2, 4, 6 kolorach. Ja wybrałem biały, standardowy. To tutaj takie flip-flop, czyli deska sedesowa. Przepłukujemy filtr, zalewamy na 10 minut. No i teraz będziemy go inicjalizować, czyli pierwsze użycie filtra. No całkiem fajne. Tą klapkę trzeba mocno docisnąć i wtedy będzie się tutaj tym pstryczkiem podnosiła. O, mocno dociśnięta, ciach. Tam pakujemy filtr. Ten wskaźnik jest na 100 i potem będzie nam schodził do zera w zależności od ilości klapnięć tą klapą, czy tam deską sedesową. Filtr po wyciągnięciu z opakowania trzeba opłukać, zapakować go do dzbanka, zalać wodą, aż mu tam wszystkie bąbelki wylecą. 10 minut go trzeba podtrzymać. No już podtrzymany, zaraz przeskoczy do środka. No i filtrujemy. Trzy razy filtrujemy, znaczy dwa razy filtrujemy i wylewamy, a trzeci raz filtrujemy i już można pić. Całkiem porządny strumień, nie ciura. W każdym bądź razie 2 litry wody można dosyć szybko uzyskać z tego dzbanka. Wkład ma magnezowy, więc w sam raz na kawę, herbatę. No i pierwsze i drugie właśnie filtrowanie po założeniu nowego filtra wylewamy, a potem już cieszymy się czystą, świeżą, smaczną wodą. Polecam.